No, mamy 20:30, zobaczcie. Pierwsza próba zabawy z kijem, z piórkiem, z piórkami na sznurku, na ręce. No, widać, że im się to podoba. A ganiają. Aż Mila patrzy. Jej się też to podoba. No, albineczka. Coś nowego. No i wesoła ciotka nawet. Pasieńka też się włączyła do zabawy. O, Pasieńka poszła do wesołej ciotki. Złapał mi. Przejdę na tą stronę. No. Kicie. Zobaczcie, jaka cwana. O, wlazła tutaj i łapie, z góry, mamuśka. Aż. Trzeba było im jakoś to zablokować, żeby to wisiało, dyndało i żeby się same bawiły. Albinka z góry patrz. O, złapał mnie. Złapał i trzyma. Oj, komary. Łobuzy. No, 5 minut pofilmuję, bo mnie tu zjedzą. O, proszę, przyszedł tu aż. Urwis. No, mamuśka tu już przyleciała. Albineczka. Urwis. Proszę, jak on tu wlazł. Jak on tu wlazł. O, jak trzyma. Jak trzyma. Jak złapał. No. No dobra, kicie, bo mnie komary zjedzą.
Proszę, zablokowałem tutaj w stoliku. Ła, ale spadło to. Czy coś czymś cięższym stolik. Żeby. Malwinkę, patrz. Trochę za wysoko to się mi tu zrobiło. Ale zaraz chyba. Będzie niżej. O, jest niżej. A ta patrzy tam do góry. No niech się bawią same, dopóki się to nie rozwali. O, złapał, trzyma. No. Trzyma. Stolik obciążyć. No, o, gdzie basieńka wlazła. No, stolik podskakuje. Coś cięższego tu podłożyć. O, się uwiesił. No, a mamuśka, dawaj tam. No, obciążyłem orzechami ciężkimi. Zablokowałem. To może tak. O, o, wpadnie do wody tam. A mamuśka leży, obserwuje. O, oglądają. Ciocie mile oglądają. No, temu się spodobało. Piórko. Trochę wyżej. Bo za nisko było. Niech skacze więcej. O, 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 idzie, skrabał się. Jaki sprawny. Proszę. I mamuśka się też zabawia.
Raczej gdzie to wlazę. No. Proszę. Największa, najlepsza zabawa na mamuśki. A ten tutaj urzęduje. A wieczór kotki zaczynają być już coraz bardziej ruchliwe. Macie to masę, pochodź tutaj. Myszkują, latają. No, już jest z tej strony. Opa! Basieńka szaleje. Szaleje basieńka. Po siatce się wspina. Raz. No, a tamten na krzesło, na ten, na fotelik. Wspinają się do góry po materiale. Łapki ostre mają. O, chcę wskoczyć. To ci podsunę trochę bliżej. Ten domek. O, masz. Oj, Albinka, popsułaś. Przesunęła wszystko. Pociągnęła w drugą stronę. To nie dla ciebie. To dla maluchów. No, Mila przyszła. I pch, pch robi. Ale Mila robi pch, pch.
No tak, ten skacze, a Basieńka mu przeszkadza. No, Kiciula, będziemy kończyć. 20:48. Dziewiąta się zbliża, czyli 21. O, wszedł. Zobaczcie, wszedł. Wszedł. Jest nas. Urwis taki. Urwis w las. O, a tam Basieńka na dach próbuje. Ten już jest tutaj. O, aż jak wchodzą. Zabawa na całego. O, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Co ciotka, Kiciula? Schowaj język. Zrabiają. O, Basiorek przyszedł na jedzonko. A Basiorek to nie zwraca uwagi na maluchy. One go zaczepiają, a on nic. Zdjąłem to ten stolik, żeby tutaj sobie mogły wchodzić, jest materiał, to się wskrabią. Tak to jak był stolik twardy, to nie mogły się wdrapać. I co Urwis? No dobra, Kiciulki, będziemy iść. No, już tak sobie mówię, kończę i tak od przeszło 10 minut kończę i nie mogę skończyć, bo zawsze coś nowego. Człowiek może tak patrzeć na nie i patrzeć, jak rozrabiają. No, no dobra, niech się bawią, a ja zamykam. Naszą pocianóweczkę. O, jest zamknięta. No i zrobiłem, kochani, pewne zmiany w organizacji zarządzania bocianówką, polegającą na tym, że przedtem zamykałem okienice i zapalałem światło kotkom, tam takie
niezbyt je, znaczy takie żółte, tam solną i tę LED-ową, imitującą płomień świecy, ale teraz postanowiłem, że nie będę zamykał, to przynajmniej rano, jak już jasno jest, to się robi. Widno też w bocianówce, tak to zamknięte było, lampy wyłączone, było ciemno kotkom. A tak to będą miały widniej. O, Basieńka idzie do Basiorka. A wesoła ciotka siedzi tutaj z językiem na wierzchu. No. Basieńka wychodzi. A Basiorek nawet nie zwraca uwagi. A to jest dziadziuś, rozumie. Maluchy. I wie, że to już jest nasza rodzina. To tylko Mila jeszcze tak prycha, jeszcze się nie oswoiła. Że to nasze małe dzidzie. To dobranoc, kochani. Do jutra.